To mamy mały problem. O co chodzi? O nie. O. Efi! To jest jakiś żart, prawda? Wredna! Uspokój się, Efi. Z was wszystkich tacy przyjaciele, tak? Tacy z was przyjaciele. Nawet ty, Elizabeth? Przyjaźniłyśmy się od zawsze, a ty co? Teraz mnie tak wystawiasz? Zapomniałaś do mnie zadzwonić? Jak jest jakaś impreza? Już się nie przyjaźnimy, Efi. Słucham? Każdy ma ciebie dość, w tym ja. Szkoda mi czasu na ciebie. Ale wy... Ile jesteście razem, co? Od paru dni. Oh, tobie? Odejdź. Daj spokój, Efi. To jest twój były chłopak i tak ci na nim nie zależy już kompletnie i nic do niego nie czujesz. Ale byłaś moją przyjaciółką. I teraz chodzisz z moim byłym chłopakiem. Tak? Byłam twoją przyjaciółką? Traktowałaś mnie okropnie, a tak się przyjaciółki nie traktuje, prawda? Wiesz co, Tomas? Coś ci opowiem. Pamiętasz, jak przyszła do ciebie Melanie na korepetycję? Efi, przestań. Czemu? Niech się dowie prawdy. No co, pamiętasz, Tomas, czy nie? Pamiętam. A co, gdybym ci powiedziała, że to wszystko było ustalone? To był nasz plan. Mój. Cudownej Melanie, Elizabeth, Bianki. To był plan, żeby twoja dziewczyna sobą zerwała. Wiadomo było, że Michelle, swojej dziewczynie, nie powiedziałeś, że przychodzi do ciebie Melanie. W końcu jest bardzo zazdrosna, prawda? Melanie miała zrobić zdjęcie i dodać je na Instagrama, żeby je zobaczyła Michelle. No cóż, ale nic nie dodawała. To zadzwoniłam ja i z tobą zerwała. Taka prawda. Melanie. Tak było, dobrze? Przepraszam. I co, nasz związek to jest dalej jakiś zakład czy coś? Nigdy nie byłeś zakładem, Tomas. Jak byłam u ciebie na tych korepetycjach, bardzo cię polubiłam. Nawet za bardzo. Przepraszam cię, że to tak wyszło, ale nie wiedziałam. Daj spokój. Co, Melanie, nie nauczyłaś się? Jak cudowny Tomas zdradził mnie z Michelle i teraz zostawił Michelle dla ciebie? Nie dało ci to nic do zrozumienia? Wszystko zniszczyłaś, Melanie. Mi naprawdę na tobie zależało. Tomas! Tak, zależało. Gdyby mu na tobie zależało, to by się za mną nie spotykał. Ups. Kłamca kłamcą zostanie. Koniec imprezy. Wszyscy do domów. Koniec imprezy. To się porobiło. Chłopaki, bardzo miło się z wami spędzało czas. Tak, dokładnie. Niestety ten czas już dobiegł końca. Masz mój numer. Zadzwoń. Melanie, tak? Tak. Trzymaj się. Wierzę, że wszystko będzie dobrze. Efi jest znana z tego, że jest okropną osobą. I kłamie. A udaje, że nie. Najpierw się dowiedz, czy naprawdę ten chłopak się z nią widywał, czy nie. Trzymaj się. Nienawidzę Efi jeszcze bardziej niż wcześniej. Ja wiem, że mój błąd, bo... Moje pierwsze spotkanie z Tomasem, no, to było zaplanowane i tak dalej. To jest mój błąd. Ale on się spotykał z Efi. I ja nie wiem, czy tam do czegoś... Nie wiem, nie doszło. Może być, że Efi po prostu kłamała. Nigdy nie wiadomo. Nocujecie dzisiaj u mnie? Dobry pomysł. Będziemy mogli obejrzeć jakiś film. Pewnie. Dziękuję. Na pewno nie chcesz nic zjeść? Chociaż jednego naleśnika? Już ci mówię piąty raz, że nie chcę ani jednego. Dziękuję. Okej, przepraszam. Po co od razu takim tonem? Wybacz, Cassie, po prostu
Dzwonię do Tomasa już chyba 10 raz w przeciągu paru minut i dalej nie odbiera. Ani nie odpisuje, nawet nie jest aktywny. Może jest zajęty. Zawsze ode mnie odbierał. I teraz kompletnie nie mam pojęcia, co robić. Może do niego pójdę. To wcale nie jest głupi pomysł, tylko żeby był w domu. Najwyżej spacer sobie zrobię. Niedługo wrócę. Cassie? Tak? Myślisz, że to, co mówiła Effie, może być prawdą? To, że widziała się z Tomasem? Nie mam pojęcia, ale wiesz, że Effie często kłamie, prawda? Wiem, ale Tomas też ma dużo za uszami. Powinnam zacząć wcześniej do niego dzwonić. Wczoraj chociażby, albo dzisiaj. Wcześniej to byli twoi przyjaciele. Miałaś prawo się dobrze bawić i nie przejmować się tą sytuacją. I skupić uwagę na czymś innym. Masz chyba rację. Idę. Do zobaczenia. Nicole? Cześć! Dawno się nie widziałyśmy, co? No, jakieś parę godzin. Czekasz na kogoś? Tak, na Liz. A ty dokąd się wybierasz? Do Tomasa. To świetnie. Rozmawialiście już? No, nie wiem, czy tak świetnie. Nie odbiera ode mnie cały czas, więc postanowiłam, że pójdę do niego, żeby z nim porozmawiać, o ile będzie w domu. Myślałam, że przez telefon rozmawialiście i może idziecie się spotkać, powyjaśniać. Nie, niestety nie. Cześć. Cześć, Alice. Wyobraź sobie, że czekając na ciebie spotkałam Melanie. Świat jest mały, co? W ogóle, jak się czujesz, Melanie, po tej całej sytuacji z wczoraj? Jeśli mogę zapytać. Jak można się spodziewać, to nie najlepiej. Przykro mi bardzo z tego powodu. Tak, mi też. Pójdę już, wiecie? Mam też inne sprawy do załatwienia. Do zobaczenia. Cześć, trzymajcie się. Bidulo. Niestety. BDC. Interesująco, nie powiem. Ciekawe, kto wpadł na ten pomysł, żeby zmienić litery. Dobra, Melanie, to nie jest teraz ważne. Dasz radę. Dam radę, dam radę. No, może jeszcze raz? Nie no, bez przesady zaraz wyjdzie, że jestem nachalna. Trudno. Tomas! 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 Chyba przesadzą. Może go faktycznie nie ma. No ale wtedy to by chyba jego mama albo ktoś inny z rodziny otworzył drzwi. Posłuchaj mnie, młoda damo. Chociaż nie nazwałabym cię damą. Masz w tej chwili przestać walić w drzwi oraz krzyczeć imię Tomasa, okej? Usypiam właśnie moje dziecko, a ty stoisz i krzyczysz. Zmykaj, jasne? Przepraszam najmocniej. Po prostu... przepraszam. Miłego popołudnia. Do widzenia. Masakra.
jeszcze jej mi tutaj brakowało. Teraz nawet nie mam jak przejść. Wiadomo, że mnie zaczepi. Teraz będę musiała tutaj stać. Cudownie. Cześć. No nie przywitasz się? Co jest? Nawet nie wiesz, jaka jestem ci wdzięczna, Chris. Aleś ty miła. Chyba humor ci od wczoraj dopisuje, co? Dokładnie. Chyba mam u ciebie jakiś dług, prawda? Chciałabym ci się jakoś odwdzięczyć. Powiedz tylko jak. No nie wierzę. Efi, chce się komuś odwdzięczyć. Naprawdę masz dobry humor. Naprawdę, Chris. Nie wiem, jak mam ci dziękować. Już skończ. Tobie nie można ufać. Zresztą rzadko kiedy dotrzymujesz słowa, tak naprawdę. No tak, nie można mi ufać, a jednak zaufałeś. Nie bój się, Melanie się nie dowie. Co? Umiem zachować dyskrecję. No, zobaczymy. A teraz wybacz, jestem z kimś umówiony. Okej, to do zobaczenia. Przestań.